Witam w autorskim podcaście na celowniku. Rozmawiać będziemy o bezpieczeństwie, terroryzmie, służbach specjalnych, polityce międzynarodowej oraz nauce. Będziemy się spotykać najczęściej jak to tylko możliwe. W ramach audycji usłyszycie Państwo komentarze i wykłady, a także rozmowy z zaproszonymi gośćmi. Zapraszam do stałego obserwowania podcastu. Przy mikrofonie Artur Dubiel, Wyższa Szkoła Bankowa. Dzisiaj moim państwa gościem jest pani Sylwia Kuligowska. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Sylwia jest szefową i założycielem, co ważne, Scope PR, agencji PR-owskiej, działającej w branży public relations, public affairs, właściwie wszystkiego, co jest związane tak naprawdę i z mediami, i z przekazem między różnymi podmiotami, bo tak to by chyba pani Sylwia trzeba było powiedzieć. Zdecydowanie tak. Doświadczenie nabyte oczywiście przez panią Sylwię również w branży po stronie państwowej, bo pracowała bardzo długo w Cenzinie, gdzie także zajmowała się PR-em, była również rzecznikiem prasowym. Poza tym, co ciekawego, na pewno pani Sylwii należy powiedzieć, jest absolwentem London School of Public Relations SGH, jest także członkiem Rady Programowej Stowarzyszenia Agencji Public Relations oraz członkiem Polskiego Stowarzyszenia Public Relations. Wspiera m.in. Fundację Rekonwersji SOF. Bywała również z wykładami gościnnymi i to na kursie generalskim w Akademii Sztuki Wojennej. Coś powinienem dodać, Pani Sylwio? Wszystko się zgadza. Wszystko się zgadza. Bardzo się cieszę. To jest najczęstsza odpowiedź, jaką słyszę od swoich gości. Szanowni Państwo, jako że nasz rozmówca, rozmówczyni z dość specyficznej bym powiedział, branży, działającej zarówno po stronie tej mundurowej, jak i totalnie cywilnej. To pewnie się domyślacie, o czym dzisiaj będzie rozmowa. Będziemy rozmawiać oczywiście o piarze po stronie tego podmiotu państwowego. Pani Sylwio, to nie jest coś, co od zawsze tak naprawdę istniało w aparacie państwowym, zwłaszcza po tej stronie mundurowej, zbrojeniowej. Nie wiem, czy jeszcze coś dodać. Powiem tak, sama branża PR-owska nie jest, nie jest branżą jakąś nadzwy nadzwyczaj leciwą. Jakkolwiek, moje doświadczenie zawodowe, a we wspomnianej przez pana firmie Cenzin, pracowałam prawie 20 lat, i przychodząc do tej firmy, zaczynałam od działu promocji i reklamy. Tak to się wówczas nazywało. I co ciekawe, my wtedy. Oprócz takich standardowych działań związanych z edycją reklam, stworzeniem grafik, czy też z ekspozycjami targowymi i prezentacją sprzętu, właśnie podczas tych targów, no, zajmowaliśmy się czystym PR-em i, i takimi działaniami public affairs. Tylko to się wówczas tak nie nazywało, to dopiero teraz przybrało takie formy, ale działo się bardzo długo i od zawsze. Zanim przejdziemy właściwie do tych cięższych tematów, to chciałbym zauważyć, że w... Pani w firmie można by powiedzieć, że firma jest trochę kobieca. I dlaczego o tym mówię? No, bo ostatnio trochę też w ramach podcastu na celowniku rozmawiamy o roli kobiet w bezpieczeństwie. To taka celowa zagrywka, czy akurat tak pod kątem kompetencji, delikatnie więc przypadkiem tak wyszło? Tak się złożyło, że podjęłam decyzję o, o zakończeniu yy, współpracy z, z moim, moim pracodawcą, ponieważ chciałam spróbować czegoś nowego, chciałam się rozwijać. Tam, tak jak już wspomniałam, przeszłam przez wiele szczeblów zawodowych i dało mi to pełną satysfakcję. Niemniej jednak postanowiłam spróbować swoich sił na rynku cywilnym. Przeszłam do agencji PR-owskiej, ale. Wybuchła pandemia i, i tutaj musiałam podjąć kolejną decyzję, ponieważ rynek się o mnie upomniał, zaczęli się ze mną kontaktować klienci właśnie sektora defensowego, sektora bezpieczeństwa z prośbą o wsparcie w zakresie komunikacji korporacyjnej, kryzysowej, bo wtedy dużo się działo w związku z dystrybucją informacji covidowych. Mhm. Podjęłam decyzję, że zaczynam pracować na własną rękę, czyli byłam tak zwanym freelancerem, ale z czasem kiedy... Moje działania zaczęły, zaczęły przybierać na tempie i ilość moich partnerów biznesowych zaczęła rosnąć. No to pojawił się ten moment, kiedy potrzebowałam kolejnych rok do pracy i wsparcia. Faktycznie yy, współpracuję w, w, mocno z kobietami i tutaj poprosiłam też o wsparcie w prowadzeniu zadań mojej firmy. Osoby. Bardzo mi bliskie, nie ukrywam moje, moje serdeczne koleżanki, do których mam pełne zaufanie zawodowe, to są czysto profesjonalistki. Więc jakby połączyłam te dwie rzeczy, i sympatię, i kompetencje zawodowe dziewczyn, i Ingi, która jest u mnie event, event managerem i wspiera mnie w zakresie właśnie organizacji eventów dla, dla moich klientów. I Karolina, która jest silną osobowością, która dosyć mocną ręką prowadzi sprawy związane z kwestiami prawnymi. Mojej agencji, ale także wspiera moich klientów. Więc to się jakby tak samo z siebie zrobiło, że ta branża jest kobieca z zewnątrz. My się pokazujemy tak na mojej stronie internetowej. Dziewczyny często ze mną jeżdżą na różnego rodzaju wydarzenia branżowe. Niemniej jednak to nie jest tak, że my tylko we trzy to wszystko robimy. Ja współpracuję z wieloma ekspertami, z wieloma dziennikarzami oraz osobami związanymi z sektorem PR-owskim, ale nie na takim klasycznym modelu agencji PR-owskiej, niech są agencje butikowe. Malutkie, moja jest agencją dosyć oryginalną, ponieważ pracujemy projektowo i zdalnie. Spowodowała to pandemia, tak? no bo nie mogliśmy się spotykać, nie było spotkań biznesowych, nie było eventów, głównie pracowaliśmy przez komputer, przez internet się. i to się świetnie sprawdziło. W związku z tym to wystarcza, kiedy musimy się spotkać, to się spotykamy, natomiast współpracuję z wieloma osobami, którzy są moimi podwykonawcami, bo tak to się ładnie nazywa, co też się zdarza w takich klasycznych agencjach PR-owskich, tak? którzy zatrudniają akant, akantów swoich, czy, czy osoby odpowiedzialne za, za eventy, ale podpierają się też działaniami agencji reklamowych zewnętrznych, więc... Tak to w tej chwili wygląda, natomiast rzeczywiście front mękami są głównie w scope kobiety, jakkolwiek branża jest dosyć męska. No, ale jak pani poprzedniczki, gościnie, w podcaście na celowniku mówiły, rozpychacie się dość mocno i macie do tego nie tylko pełne prawo, ale kompetencje, możliwości, chęci itd. itd. I chyba tą ładniejszą twarzą tego wszystkiego jesteście, więc życzymy wszystkiego dobrego nie tylko żeńskiej, ale i całemu zespołowi scope PR. Pani Sylwio, ale przejdźmy do Bardzo konkretów, dziękuję. że tak powiem, no nie ma sprawy. Nasz kontakt jakby ostatni zaczął się od tego, że napisała pani, że będzie pani na Uni Uniwersytecie Warszawskim i będzie pani prowadziła taki tematyczny warsztat dotyczący kampanii służby wojska. I powiem szczerze, że zapaliła mi się fajna lampka, że będę miał naprawdę Fajnego rozmówcę, chociaż tego słowa naprawdę nie lubię, może zostań, zostań przy dobrym rozmówcy i kompetentnym, dotyczącym właśnie kwestii, która dla niektórych jest w pewien sposób drażliwa. Powiedziała pani wtedy, że ok, przyjmuję pani zaproszenie, ale oczywiście, dopiero po tym wydarzeniu, no trochę czasu już potem jeszcze niestety upłynęło. Niemniej chciałbym bardzo do tego wrócić, nie tylko do tego wydarzenia, ale w ogóle właśnie i, i niech będzie częścią tej naszej rozmowy. Właśnie kampanie, i teraz pytanie: jak je nazwać? Czy informacyjne, wizerunkowe, czy może jeszcze inne, w służbach, i to w służbach specjalnych, w mundurowych i też w wojsku? Ja proponowałabym, żeby trzymać się nazwy Kampanii Służb Bezpieczeństwa Państwa, bo tutaj możemy mhm. ogólnie wrzucić jakby do jednego koszyczka i Agencję Wywiadu, i CBA, i Służbę Kontroli Wojskowego, czy. Tutaj o tych, o tych podmiotach mówimy, ale są to też i policja, i Straż Graniczna, czy, czy służba więzienna, a także wojsko, tak? czy wojsko-polskie jednostki specjalne, wojska obrony terytorialnej, czy teraz nowo utworzone wojska obrony cyberprzestrzeni. Tak jak pan tutaj wspomniał o nazwie, o celowości, o określeniu tego, to też nie można jakby nadać jednej nazwy, dlatego że te kampanie mają różne cele. Są to cele i wizerunkowe, i informacyjne, i prewencyjne, ale także employee brandingowe, bo tak to się ładnie teraz nazywa. A chodzi o nic innego jak o pozyskiwanie kadr, bo nie jest żadną nowością, że i policja, i wojsko, i, i wojska specjalne borykają się z niedoborem kadr i kandydatów właśnie do, do służby. Nie jest tajemnicą również, wejdę trochę w zdanie, nie wiem czy tego już kiedyś nie poruszałem w jakimś odcinku. Ale na przykład Straż Graniczna miała znaczny napływ złożonych wniosków o przyjęcie do służby po emisji serialu Wataha. I jak się okazuje, popkultura w tym film także mają w tym swój współudział. Dość ciekawy bym powiedział. Świetny, świetny serial. I przyznam, że sama obejrzałam go od deski do deski. Owszem, zgadzam się z panem. Telewizja na pewno pomaga, jeszcze dobrze zrobiony serial, dobra akcja, ale teraz tak nasuwa mi się na myśl jedna z kampanii, która była organizowana przez Jednostkę Wojskową Grom i brał w niej udział aktor Erik Lubos. Mhm. To była świetna, świetna kampania, która ja bardzo żałuję, że nie mogę pokazać, bo studentów na wykładzie to mogę zawsze odpalić gdzieś fragment filmu i to zobrazować. Umówmy się Pani Sylwio, że w opisie odcinka wrzucę linka do, do tego filmu. Kampania zrealizowana w King House na terenie JW2305 z operatorami w tle, lekka, konkretna. Wiadomo o co chodzi, intrygująca, ciekawa. Naprawdę polecam Państwu, żeby zerknąć na ten materiał, chociaż ma już kilka lat. Ja pamiętam, że ten film prezentowałam również na kursie generalskim, prowadząc zajęcia właśnie z komunikacji w mediach społecznościowych, bo wiemy, że co jednostka to ma inny sposób na komunikację. Jedni w ogóle nic nie mówią, inni mówią bardzo dużo, inni się zamykają z komunikacją, inni się otwierają i tutaj też ten film wzbudził bardzo duże zainteresowanie i podniósł mi mocno dyskusję na zajęciach, więc tym bardziej polecam państwu, żeby sobie zerknąć na linka, który później pan umieści w materiale. No na przeciwległym, żeby nie słodzić, to na przeciwległym jakby na przeciwległej stronie trzeba by chyba niestety postawić kampanię, która już grubsze lata temu była, jeśli chodzi o NSR-y. I niestety w treści reklamy pokazywano również, zdaje się, operatorów gromu, a przynajmniej jakąś grupę taktyczną, a potem ludzie byli niestety zdziwieni, kiedy przychodzili, dostawali swoje przydziały, a potem na przykład pracowali na jakimś spychaczu, tak, czy wózku widłowym. Aha, aha. Więc tutaj są problemy. I wydaje mi się, że właśnie pani branża może mocno pomóc tej branży po stronie państwowej, aby jednak wskazać, że przekaz musi się równać z tym, co ci ludzie potem spotkają. No bo to tak trochę jak, no brzydko mówiąc, nieuczciwa, nieuczciwa reklama. Mhm. Mi się, ja to, raz, to mi się nasuwa myśl, czy, czy rzeczywiście tutaj była dobrze zdefiniowana grupa docelowa i odbiorcy tej reklamy, a może ktoś, czy też ktoś jakby celowo zażąglował zdjęciami z operatorami jednostek, a później skończyło się, tak jak on mówi, na zupełnie innym zadaniu, które ta osoba miała pełnić. Więc to też pokazuje, jak ważne jest dobre i prawidłowe zbudowanie przekazu i dobranie i instrumentów, narzędzi, tak się to mówi, do tego przekazu, ale też... To wszystko musi się spiąć i zagrać. Musimy mieć cel i musimy wiedzieć, co chcemy osiągnąć, i dopiero wówczas możemy dobierać sobie narzędzia i materiały. Ja tylko dodam jedno. W tej chwili obserwuję kampanie prowadzone przez Wojsko Polskie. Jest też strona internetowa, na którą można sobie wejść, i szacunek, tam jest to wszystko w tej chwili bardzo dobrze pokazane. Jest to nowoczesny materiał, dobrze, dobrze sformułowana komunikacja, dobre, dobre materiały, którymi można się posiłkować. Myślę, że troszeczkę już możemy zostawić się w tyle to, co było, i, i cieszyć się z tego, że jednak to ruszyło. Podzielam, aczkolwiek jeszcze przywale. Nie byłbym sobą tak. trochę. Niestety były takie przypadki też i zdjęć, i filmików, ujęć. No właśnie wtedy, chyba kiedy nie zatrudniamy profesjonalistów. Tak, pamiętam dokładnie takie zdjęcia, chociażby kiedy. Nie pamiętam już o co w kampanii chodziło, no ale było zdjęcie żołnierza, który trzyma jakiś karabinek z kolimatorem i przymyka drugie oko, a przecież kolimator służy temu, żeby właśnie pracować na obu oczach, albo to już słynne niestety nakładanie przez nieudolnych grafików innych hełmów niż żołnierz miał. Faktycznie i takie rzeczy mają miejsce i mam nadzieję, że nie będą miały miejsca i po to między innymi też nasza rozmowa, bo wiem, że w różnych miejscach jesteśmy słuchani, i że niektórzy może sobie wezmą trochę do serca i podejdą poważniej, niestety, do swoich obowiązków. Ale, pani Sylwia, z takich topowych przykładów, co by pani jeszcze wskazała? Które takie kampanie były udane? Jakie były plusy? Może czasem jakie mankamenty? Już mi nie chodzi o to, żebyśmy kogoś boksowali mocno, ale żeby wskazać tak naprawdę, co jest właśnie dobrego, na czym to polega, co jest wykorzystane z tego klasycznego PR-u. Bardzo ciekawą dla mnie kampanią, może też z racji tego, że działa tutaj na, na korzyść Agencji Wywiadu, bo, bo jest to ich kampania. Nie pierwsza. Nie pierwsza, ale ta jest naprawdę. Nie wiem, czy, czy, czy jest na tyle wyrazista, że po prostu zwróciła moją uwagę. Trudno też przejść obok niej obojętnie, bo widziałam, że billboardy znajdują się na, w całym mieście, są też na przystankach autobusowych, więc no, te narzędzia, te kanały dystrybucji informacji są naprawdę przebogate. Jest LinkedIn, jest Instagram, jest Twitter. Wszystko jest w fajnej, nowoczesnej takiej konwencji grafiki przygotowane. Ta kampania powstała z okazji, z okazji 20. Rocznicy, rocznicy powstania agencji. I co ciekawa, została stworzona we współpracy z biurem programu Niepodległa. Celem tej kampanii jest budowanie takiej świadomości poprzez historię rygora, w jaki sposób kampania, jak, w jaki sposób przepraszam, agencja działa, kto był bohaterami, jaki był sposób patrzenia na Polskę, na świat, na wartości, te, które towarzyszą również w codziennej pracy ludzi właśnie pracujących w Agencji Wywiadu. Może trzeba trochę odczarować też wizerunek Agencji Wywiadu, bo niestety jest trochę przestrzegana właśnie znowu przez popkulturę, zwłaszcza tą z za oceanu, i wszystkim się wydaje, że tak ta praca wygląda. A umówmy się, nie rzucając z liczbami, no to jednak to jest skromny wycinek pracy pewnych osób, i też niekoniecznie wygląda to tak jak na filmach, a cała reszta działa w pewien sposób obsługowo i usługowo dla tych osób, które. Pracują w terenie, a niektórym może się wydawać, że ta praca wygląda inaczej. Tak. Stąd może też ta potrzeba, społeczna potrzeba tej kampanii. Ja też myślę, że ta kampania to jest nielada wyzwanie, i tutaj naprawdę chylę czoła osobom, które tak to ułożyły, taką, taką strategię i taką kampanię ogarnęły. Jest ciekawa i. Bardzo mocno wyczuwam, że jest skierowana głównie do tych młodych ludzi, czyli widać, że chcą dotrzeć do, do studentów, chcą dotrzeć do specjalistów tego najmłodszego pokolenia. Informatycy, ludzie od szeroko pojętego IT, cyberbezpieczeństwa. Zresztą w tej chwili właśnie toczy się ta kampania, ma miejsce w socialach i pokazuje historię niejakiej Julki, która odbywa całą przygodę z rekrutacją, Poprzez grafiki pokazywane jest, jak ta droga rekrutacyjna przebiega od psychologa, poprzez pisanie wszystkiego rodzaju wniosków, dokumentacji, wypełnianie oświadczeń, ale to jest zrobione lekko, mocno. Ta wiedza jest skompresowana i naprawdę czyta się to i odbiera bardzo dobrze. Jest to, dlaczego te posty są takie dobre? One są krótkie, bo jak wiemy, ludziom nie chce się czytać. Zwłaszcza te młode pokolenie przywykło do krótkich komunikatów i tutaj jest to trafione. Do tego naprawdę dobry, nowoczesny obraz, świetne dotarcie do, poprzez różne kanały, bo tak jak wspomniałam, jest i LinkedIn, jest i Instagram, jest i Facebook, ale też agencja działa na targach, bo wielokrotnie. Widziałam stoiska i nie mówię tu tylko o targach takich jak Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego, co jest oczywistą oczywistością, że tego rodzaju instytucje się tam pokazują. To mówimy choćby o targach pracy uniwersyteckiej, więc naprawdę chyle czoła przed, przed pracą, która jest tam realizowana, bo pomysły są bardzo, bardzo dobre. Oczywiście, tutaj się w pełni zgodzę, że ten przekaz na pewno jest w cudzysłowie. Łatwiejszy, bo to, co jest na stronach internetowych, zazwyczaj wymagania, co trzeba spełnić, jakie dokumenty złożyć, może w pewien sposób przerażać, aczkolwiek no niestety pojawiają się głosy, czy aby na pewno szukamy ludzi, którzy idą na skróty, tak? I którzy nie potrafią sobie poradzić z pewnymi rzeczami, ale może, może ten wątek przemilczymy. No, to jest taki pierwszy etap pokazania wytrwałości tego człowieka, bo jak wiemy, te służby, ludzie w służbach nie mają łatwej pracy. Często jest to praca nie dość, że trudna, to jeszcze żmudna, tak? Wymagająca poświęcenia dużej ilości czasu na zrealizowanie jakiegoś zadania i takiej wytrwałości i pokory. A jakby wypełnienie takiego kwestionariusza osobowego, który ma chyba kilkanaście stron, i jest dosyć szczegółowy, to jest taki pierwszy element, tak? Gdzie mierzymy się z tym, czy rzeczywiście chcemy to robić, zależy nam na tyle żeby przez tą drogę już przechodzić na samym początku. Ale wydaje mi się, to znowu będzie może trochę smutny wniosek, że takich kampanii może by nie było, gdyby nie to, że rynek pracy jest jednak konkurencyjny, zwłaszcza dla tych młodych osób. Raz, instytucje, w sensie służby, muszą się trochę dopasowywać, a zresztą służby specjalne mają to w swoim charakterze, że się dopasowują do sytuacji, ale służby muszą się dopasowywać do tego, jak rynek pracy wygląda. Że ta praca nie do końca jest konkurencyjna, kwestia zarobków to jedno, poświęceń i pewnego, że tak to ładnie nazwę, zawieszenia pewnych praw człowieka, tak? bo w służbie nie wszystko potem wolno, jak każdemu innemu obywatelowi. No jednak trzeba się pokazać, że ten pracodawca może być atrakcyjny w swojej formie. Nie wiem, jak pani to widzi, może inaczej. Zdecydowanie tak, tu jest walka o, o pracownika. Natomiast myślę sobie też tak, że jakkolwiek praca w korporacji może być pracą dla każdego, bo teoretycznie, kończąc studia, kierujemy się tam, gdzie, gdzie będziemy dobrze zarabiać, gdzie będziemy mieć dobry socjal, jak to się mówi żargonowo, praca w służbach rzeczywiście nie zawsze jest kolorowo. Jakkolwiek może być dla niektórych, wow, także, o rany, prawie jesteś Jamesem Bondem. Natomiast myślę, że do tego trzeba mieć pewnego rodzaju mentalność, i jakby to jest styl życia. To, to nie jest dokładnie tak, że to jest praca. Takim człowiekiem gotowym do takiej służby i trwaniu w niej przez wiele lat, trzeba być. Więc to też jest kwestia osobowości takiego, takiego kandydata. Ciężko wyłowić tak naprawdę perełki? Myślę, że bardzo ciężko. A wiadomo, że służby mają tak naprawdę różny też charakter. Jedne są takie, nazwijmy to roboczo-interwencyjno-siłowe, inne są działające w jeszcze inny sposób, skupione mocno na treningu i czekaniu, jakby na ten moment, kiedy będą wykorzystane. Inne znowu mają bardziej taki charakter, bym powiedział, dochodzeniowo-śledczy i ta żmudność i trochę rutyna, monotonia, niestety, niektórych potem. W pewien sposób bardziej czy mniej uzasadniony, ale jednak, jednak przerasta. I czym bardziej, to jest moje zdanie, akurat prawdę przekaże instytucja, jak wygląda praca u niej, tym może będzie miała mniej zgłoszeń, ale większy odsetek tych osób dostanie się, a potem i w tej służbie zostanie. Tak, zatrzymanie. Z jakichś innych przykładów jeszcze coś tak się pani rzuca w oczy, bo przypuszczam, że ten warsztat to taki za krótki. Nie był i pewnie wskazywała pani też spoza, spoza służb specjalnych. Ja mam jeszcze jedną swoją ulubioną kampanię. Mhm. Jest to kampania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, która została przygotowana przez Centrum Prewencji Terrorystycznej mhm. i zgodnie z taką misją, dążąc do poprawy świadomości i podniesienia poziomu 4 U. bezpieczeństwa obywateli, 4U, uważaj, uciekaj, ukryj się i udaraj mi atak. Kontrowersyjna momentami przez część środowiska tak jest przynajmniej odbierana, ale okej. Okay. To ciekawe dlaczego, chętnie wysłucham. Natomiast... Zaraz powiem. <laughs> Natomiast jeżeli to są kontrowersje, okej, okay. jeżeli, krytyk... jeżeli jest to krytyka, to jest mniej okej. Okay. Ja nie lubię tego słowa krytyka. Uważam, że, że każde działanie jest dobre, i żeby... które nie szkodzi. Tak? Które... Konstruktywna jest okej. Okay. Tak, które, które pomaga zrobić jakiś krok do przodu i w dzisiejszych czasach, gdzie, gdzie te zagrożenia... Terrorystyczne jest olbrzymie. Myślę, że warto podejmować takie próby i, i prewencyjnie budować ten przekaz, żeby dotrzeć do jak najszerszej grupy ludzi i ich świadomości. Dobrze zrobiona kampania filmowa. Można sobie obejrzeć też na kanale YouTube. Używam tej kampanii również w ramach zajęć ze studentami, ponieważ mhm. byłem akurat aktywnym uczestnikiem szkolenia na żywo, na szczęście. Jeszcze między innymi ze Świętej pamięci Krzysztofem Lidlem który również tam był. Zapytałem zresztą, mogę zresztą to są ogólnodostępne rzeczy, więc jako też uczestnik mogę swoje dorzucić, dorzucam też deszko swojego doświadczenia zawodowego do tego wszystkiego i rozmawiamy i jeśli chodzi właśnie o pewną formę krytyki, ja studentom zawsze powtarzam, nie traktujcie tego jako elementarz, to nie chodzi o to, że zawsze należy się w ten sposób zachować, to są tylko i wyłącznie sugestie, a nie, broń Boże, pewnego rodzaju nakazy i dwa, Pamiętajcie, że pewne rzeczy możecie wykorzystać w każdej innej sytuacji zagrożenia, a nie tylko terroryzmu. Ale to się znowu trochę wiąże w pewien sposób, bo owszem, powstała kampania w ramach Centrum Prewencji Terrorystycznej. Niemniej, pytanie, właśnie aczkolwiek może wykraczające trochę poza nasze dzisiejsze spotkanie, naszą rozmowę, chociażby Centrum Antyterrorystyczne Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, tam różne informacje spływają i tak dalej. Jestem takim sercem na poziomie operacyjnym. Jeśli chodzi o system antyterrorystyczny, czy obrony antyterrorystycznej, ale gdzieś nam uciekają właśnie inne zagrożenia, przez niektórych chętnie nazywane hybrydowymi. I ja tu mam taką właśnie wątpliwość, czy nie za bardzo też w tym przekazie, chcąc edukować społeczeństwo, zawężamy się tylko do, do tego terroryzmu. Ostatni jestem, by powiedzieć, że to zagrożenie maleje, bądź że w ogóle znikło, ale właśnie taki mały jakby. No, nie chcę powiedzieć, że zarzut do kampanii mam, plus tej ostatniej niestety nieszczęsnej części, czyli kwestii tak naprawdę aktywnego już reagowania, mhm. bo wydaje mi się, że nie każdy niestety do tego się nadaje. Będą jednostki na tak, które jak najbardziej, a również takie, które, które na nie. Nie chciałbym, żebyśmy społeczeństwo jakby w przekazie i odbiorze tej kampanii ciekawie przygotowanej, nie powiem, bo muszę pochwalić film zrobiony przez zawodowych aktorów. Jeden z tego, co wiem, na Netflixie w jakimś serialu grał. Ktoś tam jeszcze z reklamy zrobiony, ok Studentom na różne detale tam zwracam uwagi, uwagę. Potem są też animacje, gdzie już na pewne elementy takie mniejsze rozbijamy całą tą sytuację, tłumaczymy sobie, opowiadamy i tak dalej, więc traktuję to jako formę też pewnego rodzaju, nie chcę powiedzieć, że praktycznego działania, ale, ale w jakiś sposób wskazującego ludziom, jak niestety takie zdarzenie może wyglądać, a my trochę Lubimy tak psychologicznie wypierać, że nas nieszczęścia na pewno nie spotkają. No proszę mi wskazać jakąkolwiek ofiarę działania terrorystów, która spodziewała się, że może to się wydarzyć. Nie? No to prawda, nie znam, ale faktycznie teraz. Przypominam sobie, był taki fragment, zdaje się na samym końcu już tego materiału, że w pierwszych minutach podczas zdarzenia to ty jesteś antyterrorystą. Tak. I powiem szczerze, to stwierdzenie tym, nie do końca mi się rozumiem. spodobało. Rozumiem. Rzeczywiście. Pan, powiem panu tak, ja osobiście chyba też bym nie miała takiej odwagi, żeby rzucić się na gościa, który nie wiem, czy Wszystko od okoliczności nie oczywiście zależy, nie? To, to też tak, trzeba no, to wziąć. tutaj odwagę. był pokazany chłopak, natomiast to też nie był, aktor nie przypomina. Schwarzeneggera, tylko był dosyć, dosyć wątłej budowy. No, a dosyć za maszyście tam sięgał tego, tego napastnika, czy zamykał przed nimi też drzwi, tak, bo to, bo to było w toalecie, chyba też tak, jednego z tych tak. ostatnich scen. No, w... Cóż zrobić? Jedni powiedzą broń się jak możesz, tak ale tu rzeczywiście to ryzyko, że może być ta osoba, która się próbuje bronić jeszcze bardziej pokrzywdzona też istnieje, więc rozumiem absolutnie tutaj ten podział i te uwagi. Ja powiem szczerze, odnoszę to też na zajęciach do teorii falowości terroryzmu, tak? gdzie, gdzie terroryzm właśnie dzielimy na pewne fale, bo tam motywacja sprawców i sposób ich działania ma bardzo znaczący chce jakby znaczenie, trochę masłem maślanym i wtedy studentom wskazuje, musicie rozpoznać jaka to jest fala terroryzmu, tak w dużym skrócie myślałem oczywiście, jakie intencje mają sprawcy i czy macie szansę na przetrwanie, czy nie, bo jeżeli wiecie z zasady, że wasz los i tak może być niestety przesądzony, no to lepiej podjąć walkę niż jej nie podjąć, ale jeżeli ktoś stawia warunki i chce tak naprawdę, Zakładników puścić, chce się gdzieś oddalić i tak dalej, czyli mamy do czynienia z taką klasyczną trzecią falą. No, moim zdaniem, bez sensu jest podejmowanie walki, jeżeli faktycznie nie stajemy już w obronie życia swojego czy kogoś bliskiego. Więc tutaj, tutaj, jakby, mam taki mały zarzut, że nie jest to trochę rozwinięte i wydaje mi się, że w opisie kampanii takie rzeczy powinny się znaleźć. Ale okej, okay, dobrze, że w ogóle cokolwiek się dzieje i że takie rzeczy mają miejsce. Jeszcze taki mały zarzut mi się przypomniał. Powiedzmy, że kolega, kolegi, ktoś rozmawiał z Polski, rozmawiał z kimś z Zachodu, nieważne już z jakiego kraju, a właściwie tych rozmów było kilka z różnych państw, i tam wskazywano, że u nich to raczej są te trzy pierwsze elementy, że tego czwartego w takich kampaniach raczej, raczej się unika. Ale skupmy się może na kampaniach i na tych pozytywnych rzeczach, więc jeśli by pani chciała kogoś jeszcze pochwalić, to, to bardzo chętnie, wskazując oczywiście na te elementy, które pani zauważyła, że są zrobione co najmniej dobrze. Absolutnym majstersztykiem to według mnie kampania i budowanie całego wizerunku Wojsk Obrony Terytorialnej. I tutaj olgrodne brawa dla pana pułkownika Marka Pietrzaka. Teraz już chyba dowódca. Już nie chyba. Już nawet nie chyba, tylko na pewno. Brygady już, no, rzecznik się zmienił. Natomiast pomimo tego, że nie, pan pułkownik jest do, z krwi kości wojskowym, jest genialnym PR-owcem. Miałam okazję chwilę porozmawiać, zamienić kilka słów, brać udział w konferencji Stratkom, podczas której też byłam prelegentem, i naprawdę to jest, to jest dla mnie mistrzostwo świata, bo te działania nie dość, że są bardzo mocne i docierają. Rzeczywiście, widać, ile osób jest w tej chwili w wojskach obrony terytorialnej, jak to wpływa. Na ludzi, na ich świadomość i chęć służenia. No to, jakby jeszcze całe opracowanie tej strategii, koncepcja i wykonanie, materiały, forma graficzna, wszystko było naprawdę najwyższej klasy. Olbrzymie gratulacje tutaj dla, dla całego zespołu, bo myślę, że na to się składała praca całej ekipy ludzi odpowiedzialnych za komunikację. Pan pułkownik nie miał łatwego życia, bo z zasady, kiedy władz startował. Wiadomo, że część jakby środowiska była trochę na anty, to zdanie trochę, trochę się zmienia, ale tutaj na pewno też dużą rolę ma to, że jakby samo funkcjonowanie WOT-u współgra z tym przekazem medialnym i chyba trochę to się odnosi do tego, co mówiłem wcześniej, właśnie kiedy to nie współgrało w tych kampaniach dotyczących NSR-u. A jeśli chodzi o służby policyjne typu policyjnego, to też pani jakieś takie perełki znalazła? Jestem fanką. <laughs> Zdecydowanie. Jestem fanką ludzi z biura, z biura prasowego. To, to naprawdę osoby dobrze zorientowane w swojej pracy. Tutaj też wieloletni rzecznik, Mariusz Ciarka, ale też i biuro prasowe, biuro promocji, bo to nie, nie tylko biura rzecznika. No i biura prasowe w jednostkach policyjnych, tak? bo to nie jest tylko tak, że, że te kampanie społeczne są produkowane i powstają wyłącznie na Puławskiej w siedzibie Komendy Głównej, tylko zwykle komendy wojewódzkie albo też mniejsze komendy mają swoje budżety i mogą realizować swoje kampanie społeczne adekwatnie do problemów, które w danym obszarze terytorialnym, w danym województwie jakby wnoszą najwięcej problemów i kłopotów. Tak, i, I takich kampanii jest mnóstwo. Ja pamiętam, muszę się wtrącić, bo tu ważny problem, mi się wydaje, społeczny się pojawił, gdzie państwo też miało problem, tak naprawdę, z reakcją. Nie były to może kampanie, bo one były nieduże i nie były może Oskarowo wykonane, ale dotyczące tych nieszczęsnych dopalaczy. I mhm. tutaj, moim zdaniem, zwłaszcza policja stanęła na wysokości zadania, no ponieważ uświadamiała, że dopalacze. Mówiąc wprost, jest to samo zło. Zdecydowanie. Dlatego mówię, no, policja reaguje naprawdę bardzo na czasie względem problemów, które, które pojawiają się w społeczeństwie. Dla mnie takie mocne kampanie były realizowane przez Policję Zachodniopomorską i głównie były skierowane tutaj do tych akcji związanych z przemytem kobiet i dorzucaniem, wywożeniem za granicę, sprzedawaniem, czyli handel żywym towarem. I sprzedawanie też ciał na narządy. Była to akcja wspólnie z Itaką? Dobrze kojarzę? Tak, akurat nie. Ja mam tutaj na myśli takie, takie dwie kampanie. Miałaś być kelnerką, a druga to Nie pamiętasz minionej nocy i tutaj dosyć mocno to było pokazane. Świetna kampania m, antyprzemocowa. Przemoc zabija, przemoc psychiczna zabija pociuch, po cichu. a Ona tutaj była zrobiona we wsparciu Fundacji KGHM-u, między innymi była przygotowana przez Komendę Powiatową Policji w Lublinie, więc ale naprawdę świetna. Tutaj linki do tych materiałów również Państwu pozwolę sobie przekazać, żeby taki materiał filmowy zobaczyć. To rzeczywiście wtedy przemawia. My oglądając taki film, możemy sobie naprawdę uświadomić skalę problemu i tego, że w domu, w którym Teoretycznie nic się nie dzieje, jest pięknie, elegancko i zawsze spokojnie odgrywają się dramaty. Dramaty dzieci, dramaty kobiet, ale często i mężczyzn, bo. Nie twierdzę, żeby istnieje tylko przemoc ze strony mężczyzn. Słyszymy również o przemocy ze strony kobiet. Więc to są bardzo ciekawe rzeczy. Do tego każda taka kampania zawiera mnóstwo załączników, mnóstwo materiałów. Wskazywani są koordynatorzy niebieskiej karty, gdzie można się zgłaszać, czy też jakieś bazy podmiotów świadczących pomoc dla ofiar przemocy w rodzinie. Tutaj mówię o tej ostatniej kampanii przemocowej. Ośrodki pomocy społecznej. No, Naprawdę bardzo duży nakład pracy jest wkładany w opracowanie i materiału filmowego, ale później i takich dokumentów, czy materiału, które mogą pomóc nam realnie wydostać się z, z takiego problemu przemocowego. Pani Sylwia, ale kampanie, ich zaplanowanie, realizacja to jedno. A druga to jest kwestia tych nieszczęsnych mediów społecznościowych. Tak trochę, jakby podsumowując ten wątek: umieją służby socjalne, czy nie umieją? Tak jak wspomniałam. Tak, jak się mówi, co kraj to obyczaj, to co służba to obyczaj. Jednym wychodzi to lepiej, innym trochę mniej, natomiast wszyscy próbują. Nie widziałam jakichś tam zgrzytów szczególnych. Czasami pojawiają się jakieś hejeszki z kampanii policyjnych, gdzie są próby ocieplania wizerunku przez policjantów i widzę, że to się spotyka z takim. Z, z takim no nie chciałabym mówić, że hejtem, ale bardziej z, z akcjami prześmiewczymi. Niemniej jednak to jest fajne, bo no przecież możemy, możemy też mówić. O, o jakichś bardziej przyjemnych rzeczach niż tylko przemoc i przestępstwa, i tutaj policja próbuje przez takie działania właśnie zmienić tą narrację, tak, i troszeczkę ją ocieplić. Natomiast trzymając się już tutaj policji, jakkolwiek czy, czy służby, czy, czy policja, i tak jak mówiłam, jedni to robią perfekcyjnie, inni troszeczkę mniej, no to mają swoich ludzi, którzy są. Naprawdę też mistrzami dla mnie i absolutnie tutaj chylę czoła przed pracą pani inspektor Katarzyny Sokołowskiej, która prowadzi na Instagramie i na Facebooku świetny profil z pamiętnika policjantki. Mhm. Obserwuje go chyba około 70 tysięcy osób. Fantastyczna robota, dużo prewencji, dużo ciekawostek, pokazywanie pracy policjantki tak zwanej przysłowiowej kuchni. Wszystko w fajnym tonie, bez napięcia, bez zadym, jakiegoś nadymania się. Naprawdę olbrzymi szacunek tutaj dla pani inspektor. No to tak płynnie trochę idziemy w stronę już zespołów prasowych i o tym za chwilę, tylko jeszcze jeden taki mały małe wtrącenie. Przypomniało mi się i to było bardzo pozytywne, kiedy służby brały udział w różnego rodzaju challenge'ach, które miały no, różnym osobom pomagać w ich problemach. Przyznam, że nie bardzo kojarzę te akurat. No te... robili pompki i oblewali się zimną Ach, o, wodą. Tych tak, o tych mówimy, o tych mówimy akcjach. Hmm. Wie pan, ja patrzę na to w ten sposób. Jeżeli możemy komuś pomóc, to warto zrobić to. Przy... to... I zrobić te pompki. Czy to będą policjanci, czy to będą strażacy, a nominowali się różni ludzie, bo i z papy, i, i żołnierze, i to, naprawdę to, to były całe grupy, grupy ludzi, którzy podejmowali się tych wyzwań. To są takie akcje społeczne. Dlaczego nie? Jeżeli to przyniesie korzyść. Uważam, że warto to robić. Mnie to absolutnie nie przeszkadza, wprost przeciwnie, obserwowałam, wielu moich kolegów podejmowało to wyzwanie. To jest potem na czole, okładałam ich zbagania w internecie i szanuję to jak najbardziej. Okej, okay, super. To przejdźmy do tych rzeczników i do działów w służbach, bo kiedyś tak naprawdę, jak to się wszystko zaczynało, to zazwyczaj był jeden rzecznik, zazwyczaj dowódca wołał jakiegoś takiego wygadanego oficera i mówił: Dobra, słuchaj, będziesz mnie reprezentował. Dzisiaj hmm. wygląda to trochę inaczej, bo rzecznicy właściwie są często szefami całych zespołów, które są do ich dyspozycji i dla nich się pewnymi rzeczami zajmują, a sami rzecznicy są, jakby twarzą tak, zespołu, a de facto swojego szefa, tak? Bo nie zapominajmy, że rzecznik przecież reprezentuje szefa danej służby. Zdecydowanie. I dzisiaj przynajmniej ja widzę tak, że ci rzecznicy czy te zespoły mają szersze zadania, kompetencje niż być może i im samym by się czasem wydawało, bo całe szczęście przechodzą różnego rodzaju szkolenia i ci ludzie są coraz lepsi w tym co robią, ale dzisiaj tak naprawdę te osoby stają się doradcami swojego szefa pod kątem typowo wizerunkowym, tak, kiedy sam musi gdzieś wystąpić zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych. Dbają o ten wizerunek, to jest kwestia właśnie czystego i szeroko rozumianego PR-u. Ale to nie tylko public relations, to media relation, tak, to public affairs. Komunikacja cała kryzysowa, ta brzydko mówiąc, ale jednak też ta korporacyjna i coś, co pani wspomniała i o czym się, z czego się cieszę już wcześniej, czyli tego employer brandingu, a to wszystko właśnie tak naprawdę ma jakby większy cel właściwie branding i, i takie tworzenie nie tylko ocieplenia wizerunku, tylko tworzenia obrazu całej instytucji właściwego oczywiście. Jakby po stronie danej instytucji, jej obrazu, no i przy okazji reprezentowania tego szefa. No, jak na to patrzę, a wymieniłem tak naprawdę tylko jakiś wierzchołek tego wszystkiego, to jest ogrom pracy, w czym trzeba być bardzo dobrym, bo zazwyczaj najwięcej pracy mają wtedy, kiedy dzieje się coś złego i są jednak społeczne kontrowersje. Zdecydowanie tak. Zgadzam się z wszystkim, o czym Pan wspomniał. Dodam jeszcze, że jakkolwiek praca rzecznika pracowego jest pracą wymagającą skupienia, takiej podziału uwagi na, na wiele aspektów, ogólnego zainteresowania jakby całą branżą, całym sektorem, w której ta branża danego rzecznika się jakby funkcjonuje, no to tutaj wracając do służb, pamiętajmy o tym, że rzecznik w korporacji o 18 czy tam 19 no, Zakładam, że nie ma kryzysu. Tak? Zamyka, zamyka swój box, czy, czy na Open Space, czy, czy biuro i wraca do domu, tak? chociaż jest pod telefonem. A tutaj, w przypadku służb, chociażby policji, czy, czy straży pożarnej, pamiętajmy, że to jest praca 24 na dobę i kryzys może się zdarzyć zawsze. Ci ludzie muszą być obecni 24 na dobę, pełnić, pełnić służbę, mieć Otwarty umysł, jasny, reagować dosyć szybko, sprawnie, wiedzieć, z kim się kontaktować. To jest cały mechanizm działania tak, takich części prasowych, takich zespołów prasowych, biur prasowych w służbach, jak i w korporacjach zresztą, ale myślę, że w przypadku służb jest to dużo bardziej skomplikowany proces. Tutaj pamiętajmy, mamy swoich, mamy swoich przedstawicieli, tak? Każdy. Czy powietrze, czy województwo, tam gdzie jest komenda, tam są oficerzy prasowi. I zapanować nad tym wszystkim, to wszystko skoordynować, pomimo rozbudowanego zespołu, jak przypuszczam, w, danej, w danym rodzaju słów, jest mimo wszystko trudną rzeczą i, i, i bardzo wymagającą takiego profesjonalizmu, inteligencji i skupienia się na swojej pracy. To nie jest łatwy kawałek chleba, kiedy już mówimy w ogóle o organizacji. Natomiast drugą sprawą jest to, że Często muszą występować w roli takiej nie zawsze wdzięcznej, ponieważ muszą zakomunikować sytuację mało przyjemną albo też próbować wybronić, czy też pokazać obraz osoby, która jest o coś oskarżana, czy stawiane są jakieś zarzuty, właściwe czy niewłaściwe, ale pokazać ją w dobrym świetle, tak? więc to wymaga, tak jak mówię, bardzo dużej inteligencji od, od rzecznika prasowego. Umówmy się, są przedstawicielem jednak swojego szefa i przede wszystkim mojego dobre imię muszą dbać. Ale ja mam taką teorię, nie wiem czy do końca prawdziwą, ale wydaje mi się, że kiedy to wszystko powstawało, to służby czerpały w sumie z tego świata cywilnego, jeśli chodzi o ogólnie szeroko pojmowany PR, ale działa to też potem w drugą stronę, że osoby wspomniane, chociażby inspektor Sokołowski, a tych nazwisk mógłbym rzucić więcej, idą potem do tego świata cywilnego. Dariusz Nowak, który nie wiem, czy jeszcze jest w Urzędzie Miasta w Krakowie, ale był swego czasu. Tych przykładów jest sporo i one tam sobie doskonale radzą, bo sytuacje, z którymi się spotykali przede wszystkim jako rzecznicy, były na tyle trudne, że tak ich doświadczyły, że właściwie teraz no, z każdą sytuacją sobie radzą i co, jest to naturalna droga dla nich rozwoju zawodowego? A chciałbym przypomnieć, od czego wyszedłem, że w sumie służby najpierw brały od świata Cywilnego pierowskiego, a potem ten świat pierwowski bierze znowu ze służb. Tak, bo wie Pan, koniec końców, mechanizmy działania przy komunikacji choćby kryzysowej, czy korporacyjnej, są takie same w korporacji, czy w jednostce wojskowej, czy, czy na komendzie. Mechanizmy. Natomiast to, co jest również niezbędne, to znajomość swojej roboty i tego obszaru zawodowego, w którym dany rzecznik pracuje. Jeżeli jest to wojskowy, on naprawdę musi wiedzieć co w tej armii świszczy. Jeżeli jest to osoba ze zbrojeniówki, tak jak ja, naprawdę muszę wiedzieć o czym mówię, będąc na targach i trzymając w mnie w dłoni pistolet. Ja uważam, że praca rzecznika wymaga od nas bardzo dużej rzetelności i profesjonalizmu. Zawsze podchodziłam do swojej pracy właśnie w sposób niezwykle profesjonalny, co też bardzo często spotykało się z żartami, choćby ze strony kolegów organizujących zawody policji. Była też taka ciekawa anegdota, kiedy osoby, które organizowały te zawody, to nikt innego jak, jak jakby czynni oficerowie danych jednostek, no i tutaj nagle przysyłają plakat. Zadowoleni, wykonani, piękne logo do, do firmy, która jest sponsorem, a tu pani jakaś próbuje im powiedzieć, że, że jest za małe, za duże, albo żeby wyciąć jakiś fragment białego tła, albo w ogóle nie daj Boże, że jest za mały odstęp. Oni w ogóle nie rozumieli, o co mi chodzi, więc później robili sobie ze mnie wolne żarty na ten temat. Natomiast o czym mówię? To jest ten profesjonalizm, czyli pilnowanie. Tej swojej działki, za którą się odpowiada. Śledzenie informacji na bieżąco, tego co się dzieje na rynku i bycie naprawdę bardzo serio. Nie ma nic gorszego niż nieprzygotowany do swojej pracy rzecznik prasowy, który bredzi bzdury i głupoty, że się nie da po prostu tego słuchać, zwłaszcza jeżeli słucha to osoba, która zna daną branżę, czy, czy wie o czym się mówi. Myślę, że pan nie zaprzeczy i spotkał się pan wielokrotnie z takimi rzecznikami, którzy, którzy byli mocno nieprzygotowani do, do swojej roli i opowiadali bzdury. Nie Chcę przytaczać już tutaj ostatnich przykładów, które miały miejsce, były związane z katastrofą na Chorwacji, autokaru, ale naprawdę to jest też szacunek dla ludzi, o których tragedii się komunikuje, i to jest właśnie ten profesjonalizm, o którym mówię. Jeżeli rzecznik wykonuje swoją pracę, musi być do niej bardzo dobrze przygotowany. Tutaj nie ma miejsca na potknięcia. Tutaj musi być konkret, nie ma beżowe. Jest czarne albo białe bez szarości. To nie jest łatwa praca. Jak zwykle muszę dorzucić swoje. Oczywiście najgorsze, co może być, to rzecznik, który ma tupet i traktuje czasem dziennikarzy jak traktuje, ale to zostawmy między wierszami. Mhm. Ale o ważnej rzeczy Pani powiedziała. Rzecznik musi mieć tak naprawdę kompetencje w swojej robocie. I powiem szczerze, czasem jestem mocno zdziwiony, aczkolwiek na szczęście mam wrażenie, że dzieje się to w małych jednostkach, gdzie te zespoły są maleńkie, a czasem może jednoosobowe, gdzie już widać po pagonie, że no i po wieku, umówmy się że ta osoba, no, jak to mówią, służby ma mniej niż orężada gwarancji i te osoby są wyznaczane na rzecznika. Ja powiem szczerze, no trochę im współczuję, nie wiem, może same się pchały, a, a może zostały wyznaczone, ale dziennikarze, którzy bywają często mocno dociekliwi albo są tymi dziennikarzami branżowymi, tak to nazwijmy, chociaż jak z Markiem Świerczyńskim rozmawiałem, to, to nie do końca lubi to stwierdzenie, no to może się zdarzyć, że ten rzecznik naprawdę będzie miał problem z odpowiadaniem na, na pytania, więc też chciałbym to mocno podkreślić, to co pani powiedziała, że kompetencje tu są bardzo ważne i trzeba znać ja bym powiedział więcej nie, nie tylko warsztat swojej służby, swojej instytucji, ale wręcz całego sektora, całego resortu, w którym się jest, bo jednak służby między sobą pracują. I mieć co najmniej ogólne pojęcie, tak naprawdę, o całym systemie bezpieczeństwa narodowego. I, i, I co jeszcze chciałbym się odnieść? Nie wiem, czy będzie chciała to pani też jeszcze skomentować, bo pani mówi, że praca i w mundurze, i nie jest równie ciężka. Nie stając w sumie po stronie mundurowych, ja bym stwierdził, że mają trochę gorzej. Bo przypominam starą zasadę, że każdemu obywatelowi właściwie wolno wszystko, co nie jest zabronione. A w służbach jest to drugą stronę więc tam, gdzie. Kompetencje prawne, że tak powiem, gdzie ustawa zezwala na pewne działania, to dana służba może coś robić, i podobnie trochę jest z tym rzecznikiem, który musi bronić tak naprawdę, no, postępowania, postępowania własnej instytucji i przy okazji trochę honoru szefa. I ostatnia rzecz, która też mi się nasunęła po pani wypowiedzi: no, jestem zdania, że wszędzie tam, w tych zespołach, gdzie są opracowane czarne księgi. To już mocno wyciągam z piaru. I wszystkie te sytuacje potencjalnie kryzysowe są wynotowane, opracowane, kto kiedy, co robi, w jaki sposób, z kim się kontaktuje, jakie są zadania poszczególnych osób, jaki ma być tego efekt i w jakim czasie, no to te zespoły sobie będą radzić. A jeżeli tego niestety nie ma, i robi się to trochę. Niestety tego słowa czasem, no by nie powiedzieć doraźnie, no to często niestety. Ale wychodzi jak wychodzi. Zdecydowanie tak. Wspomniał Pan o manualach kryzysowych. Faktycznie to jest bardzo ważny dokument. Niestety ubolewam na tym, głównie jako, jako PR-owiec, ale też i były rzecznik, ponieważ wiele firm, i państwowych, ale i prywatnych, próbuje oszczędzać na tego rodzaju dokumencie i po prostu go nie sporządza. Na zasadzie, jak się wyleje, to będziemy się zastanawiać. I dzieją się później dosyć kosmiczne rzeczy, jeżeli chodzi o, o komunikację. Wtedy jest panika, histeria, tworzenie komunikacji na szybko, poprędce, wyciekanie informacji na zewnątrz, wynoszenie ich przez pracowników. Jeżeli to wszystko nie jest uregulowane wcześniej, jeżeli ludzie nie są przygotowani, nie są przeszkoleni, naprawdę możemy sobie zrobić z kryzysu jeszcze większy kryzys niż w ogóle jesteśmy w stanie to sobie wyobrazić. Wspomnę jeszcze o jednej rzeczy, bo pan tutaj mówił o, o ustawach, że policja powinna wiedzieć w zakresie, jakim może komentować pewne rzeczy. Znaczy, nie tyle może komentować, ja przepraszam, mhm. chodziło mi bardziej o to, że no bardzo często niestety ustawy są tak napisane, a działanie służby wygląda tak inaczej, że czasem gdzieś się balansuje trochę na tej, na tej jakby mhm. granicy. I to jest bardzo trudne. Dziennikarze zadają naprawdę. I trudne i dociekliwe pytania, i jedna niefortunna wypowiedź, a nawet jedno niefortunne zdanie, może spowodować, że się pewna burza w mediach niestety rozpęta, a odkręcić to w drugą stronę i wyprostować. To rzekłbym, że jest prawie niemożliwe. No tak, oświadczenie zawsze można napisać czy sprostowanie, ale rzeczywiście to, co się zadziało, to, to potem można sobie popatrzeć na statystyki danego przekazu, jak to się wszystko rozlało w mediach i zrobić sobie taki, taki follow-up później tego kryzysu, czy monitoring mediów i zobaczyć, ile set razy ten nasz tak zwany fuck-up, brzydko mówiąc, tak. się pojawił. Więc tak, to się, i to się dzieje, to ma miejsce, to jest życie. To jest życie. Rzecznicy są też tylko ludźmi. Pamiętajmy o tym, że każdemu z nas może się wymknąć jakaś informacja. Również rzecznikom, którzy są przeszkoleni, ale to są ludzie, którzy też mają swoje emocje. O tym się oba zapomina często, nie? O tym się nie? zapomina. O tym się zapomina. Proszę pamiętać, że rzecznik, to jest praca rzecznika. To jest duża presja, tak? bo to są ludzie, którzy wypowiadają się przed kamerą, przed mediami. Często jest to stream, idzie bezpośrednio, tutaj nie mamy stop klatki, tak, żeby sobie wyciąć fragment, zgrać materiał, jeszcze go wysłać do akceptacji, przyklasnąć sobie ręce, że jest świetne, puszczamy. Tak, tak się nie dzieje. To idzie na żywo, to są live. Y. Tutaj trzeba być naprawdę profesjonalnym rzecznikiem, profesjonalistą, znać swoją robotę, być praktykiem. Najlepiej mieć doświadczenie mocne w tego rodzaju przypadkach, działaniach, bo to jest nasza wiedza. Tak zwane case'y to jest nasza wiedza, czyli nie to, co się nauczymy na studiach podyplomowych przez 6 miesięcy, tylko jak się dostanie przysłowiowego kopa w tyłek i przejedzie się na jakiejś sytuacji, to to nas uczy najlepiej i to zapamiętujemy. Ale wspomniał Pan też o, o takiej relacji z dziennikarzami, pierowce. Muszą znać prawo prasowe spotykałam się z takimi sytuacjami, gdzie firmy uciekają od udzielania odpowiedzi, pomimo tego, że mają taki obowiązek ustawowy, tak, to jest zapisane w prawie prasowym, ale też niestety dziennikarze uciekają się do, do takich bardzo sprytnych sztuczek, które mają na celu zdobycie tak zwanego przysłowionego mięsa, które się najlepiej sprzedaje i najlepiej pokazuje się w, w telewizji, to jest, to jest materiał, na który liczy każdy, każdy dziennikarz, więc to jest trochę taka, takie zderzenie dwóch światów i derby rzecznik próbuje to wszystko załagodzić, utrzymać, mówię o kryzysie, utrzymać się w pionie, a dziennikarz chce akcji, tak? Ale jest Pani w branży nie, nie od wczoraj, prowadzi Pani działania, zazwyczaj nazwijmy to kreacyjne, oczywiście no, w ramach pewnych kryzysowych działań no to takie są reakcyjne bardziej, ale no, działając i kreacyjnie i właściwie reakcyjnie też, jeżeli... Ma Pani wypracowane odpowiednie relacje z dziennikarzami, z redakcjami, to potrafi Pani z nimi dobrze współpracować. Brzydko mówiąc, czasem ich trochę wykorzystać, ale daje im Pani pewne materiały. No, jeżeli te relacje właśnie są prawidłowe, to czasem czy to pani, czy taki rzecznik w danej służbie nie będzie dla niego problemem zadzwonić i poprosić, i znam takie przykłady, aczkolwiek nie będę ich podawał, gdzie rzecznik dzwoni i mówi do dziennikarza: wiem, że to masz. Ale wstrzymaj się jeszcze dwie godziny. I bez tłumaczenia dlaczego taki dziennikarz, mimo że miał swojego takiego hita, takiego swojego złotego mm -hmm. strzała, poczekał, bo zrobił to dla rzecznika, ale wiedział, że ta współpraca między nimi jest na tyle poprawna, że jeden na drugiego może liczyć. Więc ja tutaj widzę, że takie możliwości są, no ale tutaj duża rola tego, który siedzi po tej drugiej stronie dziennikarza, że tak się wyraża. To jest trochę takie działanie w dwie strony, tak? Tym razem ty poprosisz dziennikarza, ale następnym razem dziennikarz może chcieć coś mhm. od ciebie, więc to jest trochę taki biznes zawodowy. Pewnie relacje z dziennikarzami, z piarowcami, z osobami odpowiadającymi za komunikację buduje się latami. Wiadomo, zaczynamy od oficjalnych relacji z biegiem czasu. Jeżeli pracuje się z danym dziennikarzem 20 czy 30 lat, no to trudno oczekiwać, że nie przejdzie się z nim na ty, prawda? I to tym bardziej, że branża jest taka, że, że, że to złagodzenie tych form jest takie dosyć oczywiste. Natomiast ja od zawsze... Generalnie jestem osobą, która przykłada bardzo dużą wagę do, do szacunku takiego biznesowego i do szacunku do swojej pracy, do swoich zadań, bo i dziennikarz wykonuje swoją pracę i PR-owiec wykonuje swoją pracę i myślę, że jeżeli te dwie strony będą się wzajemnie szanować, to zawsze znajdzie się dobry, taki złoty środek na to, żeby wypracować porozumienie. I ja również miałam takie sytuacje, kiedy prosiłam dziennikarza o to, żeby dał mi chwilę czasu na to bym mogła przygotować się do rozmowy, mogła przygotować materiał. Tak byłam uczona, że mam do tego prawo i mogę zawsze o to prosić i to naprawdę się sprawdza. Dziennikarze to też ludzie i to są fajni ludzie. Tylko pamiętajmy o tym, że jeżeli umawiamy się na, na co jest dziennikarzem, mówimy: słuchaj. Dam Ci ten materiał, podeślę Ci maila do godziny 12.30. Szanujmy tego człowieka i szanujmy swoją pracę i rzeczywiście wyślimy ten materiał do 12.30. Bo jeżeli obiecujemy, a później zapominamy, zostawiamy gościa bez materiału, a on musi to puścić do, do, do swojej witryny internetowej, czy, czy po prostu puścić to dalej do mediów, żeby ktoś tam wrzucił na pierwszą stronę danego portalu, no to... Co się później dziwić, że, że ta współpraca on tak będzie opuści... się Tak, on to wtedy on puści tak jak, tak jak on uważa tak, za słuszne I, i Bo my nikt się nie będziemy skorzystał z, z możliwości odniesienia się Absolutnie. prawda? Absolutnie. My się będziemy zrzymać, tak. a to taki, nie taki, zrobił to, napisał przecież jest inaczej. Miałeś czas, mogłeś przygotować materiał, byłeś opieszały, nie, nie byłeś niesłowny. Nie dziw się, że ktoś opublikuje materiał bez Twoich danych. Ja wypuszczając materiały komunikacyjne od siebie, starałam się zawsze zapewnić dziennikarzowi maksymalną porcję wiedzy na temat wydarzenia, firmy, danych statystycznych, danych finansowych na tyle, na ile pozwalał mi na to chociażby kontrakt, bo też pamiętajmy o tym, że nie każde informacje mogą być wypuszczane na zewnątrz. Tak? Często, tak jak w przypadku mojej firmy Censing, gdzie ja byłam rzecznikiem prasowym, ja o wielu rzeczach pisać nie mogłam, bo było to opatrzone klauzulą po prostu poufności i jako dane handlowe, i, i o tym pisać nie mogliśmy. Więc natomiast nie spotkałam się nigdy z tym, żeby ktoś na siłę próbował wygrzebywać jakieś dane i, i robić po prostu podgórkę mi i, i dokuczyć taki, To była wyrozumiałość. Dlatego takie relacje z dziennikarzami, z którymi pracowałam jeszcze wcześniej, choćby w Cenzinie, pielęgnuję do dzisiaj i my działamy, współpracujemy z tymi osobami do dnia dzisiejszego, chociaż zajmuje się też już czymś zupełnie innym. Ja mówię, szanujmy siebie, szanujmy swoją pracę, dotrzymujmy słowa, a wszystko będzie ok. Wzięliśmy trochę w obronę mundurowych, pokazaliśmy też wzajemne niuanse pracy dwóch stron i tego, że jedna, drugiej stronie czasem robi psikusy. No, i przy okazji tego, no, trochę będę musiał znowu dowalić, ale jednak bardzo często widziałem coś takiego, że pod pewnym oświadczeniem, czy nawet pismem, nie jest podpisany rzecznik, nie jest podpisany nikt z zespołu, tylko jest na dole napisany na przykład zespół prasowy. No, proszę mi powiedzieć, kto to jest, bo ja tą osobę bardzo chętnie poznam. Biuro prasowe, tak, no. Przyznam, że ja, trudno mi się odnieść do tego, dlatego że ja się nie spotkałam nigdy z, z taką formą, i. i czy pracując teraz u siebie w agencji, czy pracując wcześniej w agencji PR-owskiej, zawsze podawaliśmy imię i nazwisko osoby, która reprezentuje daną agencję do kontaktu. To... Pani Sylwio, może źle zostałem zrozumiany. To nie po stronie sektora cywilnego, mhm. tylko niestety tego państwowego. I powiem szczerze, nie potrafię tego pojąć. Bo dla mnie albo ktoś się wstydzi nazwiska, albo tego, co napisał. I nie chcę wskazać, że to on, więc zasłaniamy się... Enigmatyczną personą pod nazwą zespół prasowy, bo jak się dziennikarz przyczepi do jakiegoś sformułowania albo że mu się coś nie podoba, to nigdy do końca nie będzie winnego. Oczywiście oni tam będą wiedzieć to. A może się okazać, że i nawet szef im tak kazał napisać. To też się zdarza. To też się zdarza. A wiele razy jest też tak, że no jakby zdanie szefów jest skrajnie różne od zdania osoby odpowiadającej za komunikację. Tu następuje zderzenie takich światów. Często te osoby nie chcą się podpisywać. Natomiast, wie pan, no dla mnie jest to trochę niepoważna sprawa, dlatego że jeżeli ktoś mhm. jest prezesem zarządu i bierze odpowiedzialność za to, że, że zarządza danym przedsiębiorstwem, tak samo jest rzecznik prasowy, który swoim nazwiskiem markuje to, co komunikuje na temat firmy na zewnątrz wewnątrz, w imieniu swojego prezesa zresztą, no to robienie tego typu uników jest po prostu dzieciniadą, ponieważ koniec końców i tak dziennikarz ma prawo zwrócić się do rzecznika prasowego. Jeżeli takiego w firmie nie ma, to on się zwróci do kadr tak? I zawsze będzie szukał jakiejś osoby, albo po prostu sobie wyszpera w internecie jeszcze w dzisiejszych czasach naprawdę to nie jest problem. Znaleźć osobę, która, która odpowiada za komunikację czy też za relacje z mediami. W danej, w danej firmie czy, czy instytucji, tak? Znaczy trochę mnie dziwi to, ja się nie spotkałam z, z tego Ja rodzaju, niestety niejednokrotnie. Ale, ale wierzę, że tak było. Wierzę, że tak było, absolutnie nie neguję, że, że to się nie zdarza. Jestem zaskoczona, bo przecież tak samo i prezesi zarządu, tak samo i dowódcy, czy w jednostkach, czy, czy, czy w wojsku, no to są osoby, które są kadrą kierowniczą i odpowiadają tak, za, za pewne decyzje, więc... A każdy wie, a tym bardziej tutaj w sektorze Państwowym nie jest trudno dociec, kto za to za daną działkę odpowiada. Pędzimy dalej. Odcinamy się, no może nie odcinamy, ale, ale przechodzimy z tego sektora państwowego i przechodzimy trochę w cywilny, aczkolwiek te dwa światy mocno tutaj się nachodzą. Domyśla się pewnie pani, o co już mi chodzi, bo rozmawialiśmy jeszcze przed naszym nagraniem. Pisała pani kiedyś, mówiła o zbrojeniowych influencerach, o zbrojeniowych opiniotwórcach. No bo jakby nie patrzeć, mamy trochę takich mediów, które są, no właśnie, branżowe, cywilne, no bo poza tym jakby światem państwowym, ale te światy w pewien sposób się nachodzą i one też mogą kreować pewien obraz. I bardzo mocno kreują, bo ten świat zbrojeniowych influencerów jak to ujęłam w swojej publikacji, która ukazała się, wprawdzie, pewnie ze dwa lata temu, natomiast temat jest cały czas aktualny i, i on top, choć pewnie już dane statystyczne z tego materiału mocno by się pozmieniały. Natomiast rzeczywiście pozwoliłam sobie popełnić taką, taką publikację, obserwując to, co się dzieje w mediach społecznościowych, ale też i jak rozwija się branża szkoleń, branża strzelecka budowanie strzelnic ale też i prowadzenie na nich profesjonalnych kursów obozów szkoleniowych z różnorodnymi taktykami wyniesionymi z różnych rodzajów sił zbrojnych więc to są ciekawe rzeczy tym wszystkim zawiadują zarządzają są frontmenami byli wojskowi byli funkcjonariusze którzy znają się świetnie na swojej robocie a dodatkowo jak widać są jeszcze świetnie wyszkoleni w zakresie obsługi mediów społecznościowych jeżeli on się posługuje w mediach społecznościowych, równie dobrze będzie dogadywał się z dziennikarzami w mediach ogólnopolskich. Ja przy okazji tego, tego, tej publikacji pozwoliłam sobie na zwrócenie uwagi też takiej, że, że te działania influencerskie to są. Podzielone na trzy części, bo nie możemy tego wrzucić tylko i wyłącznie do jednego worka, że tutaj są firmy strzeleckie, firmy, firmy przepraszam, szkoleniowe, czy też strzelnice i chłopaki, nie wiem, pogromie czy, czy po Boa, e, którzy są już na emeryturze, e, a mają 40 lat, robią sobie dobry PR i, i promocje na Facebooku. Firmy też się promują na Facebooku, na tyle na ile mogą, na tyle na ile regulacje pozwalają i na tyle na ile regulamin danego medium społecznościowego pozwala. Warto podzielić tutaj sobie te działania na takie trzy części, na zasadzie cztery. Pierwszy to jest B2Go, czyli taki biznes do odbiorców instytucjonalnych czyli to co widzimy, sektor promuje się na targach zbrojeniowych, mamy decydentów, którzy odwiedzają te targi zbrojeniowe chociażby w Kielcach. B2B, czyli chcemy zrobić wspólnie deal business to business i jest B2C, czyli business to client, czyli to jest ta część, o której mówiłam, firma szkoleniowa wychodzi z komunikacją do swojego odbiorcy na rynku cywilnym ale są też interesury i pozostali, czyli ogólnie społeczeństwo i media, tak? bo wszyscy to obserwujemy, wszyscy czytamy, każdy może sobie gdzieś tam uszczknąć jakąś informację, która jest dla niego akurat cenna. Firmy zbrojeniowe również pokazują się w mediach społecznościowych, działają, natomiast tak jak wspomniałam wcześniej i w tym artykule również, nie ma takiej siły, która społecznościowej, medialnej, która dałaby szansę na to, żeby przełamać się z kontraktem, wbić się z kontraktem jakimś wielkim, kilkudziesięciomilionowym na, na, na offset czy na dostawę ciężkiego sprzętu, tylko za pomocą mediów społecznościowych. To są przetargi, to, to są specjalne postępowania. Ale od tego się zaczyna, pani Sylwia. Ja mam wrażenie, że jak wchodzą, że jak wchodzą właśnie, zwłaszcza duże międzynarodowe korporacje, które Zwłaszcza Polsce chcą coś sprzedać, to nagle pojawiają się nowe profile. Zazwyczaj zaczynają oczywiście od ćwierkacza, od Twittera. Zagadują, zahaczają oczywiście osoby, które w ogóle w branży bezpieczeństwa funkcjonują, no i robią wszystko, żeby mieć jak najwięcej obserwujących i ten swój wizerunek typowo budować. Bo ja dążę tak naprawdę do takiego pytania. Ten fenomen tych zbrojeniowych influencerów i tych opiniotwórców traktuje pani jako Pozytywne zjawisko, czy jednak negatywne, jako może jakąś formę zagrożenia? Generalnie jest to dla mnie pozytywne zjawisko. Pozytywne zjawisko o tyle, o ile mówimy o profesjonaliście, który, który chce sprzedać profesjonalną usługę i klienta cywilnego, chociażby nauczyć strzelać, już mówię tak. Kuriozanie na, na strzelnicy. Natomiast jest też drugi fenomen, który obserwuję i nie mogę wyjść z podziwu tak zwani aspirujący do bycia taktycznymi. Czyli osoby, które pasjonują się mocno branżą zbrojeniową, głównie są to osoby zafascynowane żołnierzami, czy też byłymi żołnierzami, postaciami z jednostek specjalnych, najczęściej chyba zbrojeniami. Niespełnieni komandosi, tak, tak. zwani, albo też brodaci komandosi, jak niektórzy mówią, taktyczni brodaci komandosi, bo taką nazwę też słyszałam. Dziękuję. Czyli stylizacja <noise> <noise> na, na taktycznego i podejmowanie się różnego rodzaju inicjatyw, które nie do końca. Są spójne z kompetencjami zawodowymi danej osoby. Więc tutaj nie mamy tak naprawdę za dużego pola do weryfikacji tych umiejętności. No możemy zadać pytanie, tak przypytać gościa na okoliczność jego wiedzy, natomiast to wszystko pewnie się zweryfikuje dopiero na strzelnicy. Ale takich profili powstaje setki. Mnie niepokoi też jedno i nie przepadam za tym osobiście bardzo mocno, że takiego nadużywania w nazwie firmy, głównie słowa grom. Ja mhm. wiem, że to się dobrze sprzedaje, że to jest elitarna jednostka, natomiast tego, tego gromu jest po prostu już wszędzie pełno. I to jest co, coś, na co, na co mocno zwracam uwagę. Natomiast to rozumiem, że też są firmy, które są firmami wieloletnimi, wywodzą się z, z jednostki grom, bo często są to byli operatorzy, czy też byli logistycy. Okej, okay, to jest ich życie, to też jest inna bajka bycie takim specjalsem, wyniesienie później tej wiedzy na zewnątrz. Ale jeżeli mówię przysłowiowy prywacierz postanawia, że, że założy firmę szkoleniową i będzie szkolił i używa słowa grom, a nie ma z tym nic wspólnego, no to trochę mnie już to kłuje w oczy. Więc to są, to są takie dwie, dwie kwestie. Pani Sylwia muszę się odnieść, bo mhm. ostatnio rozmawiałem z Cichym, z Grzegorzem Mikołajczykiem mhm. i on właśnie też właśnie wspominał mhm. tak naprawdę Pewien element, który w biznesie też trochę kuleje, czyli weryfikacji kontrahentów, bo to ja nie kupuję osobiście nazwy danej firmy, która oczywiście może być medialna, ale tego kto to robi i jak to robi, ja też widzę pewne rozwiązanie, bo nazwy typu Policja czy Straż Graniczna są zastrzeżone, są zastrzeżone ustawą, tak, bo w treści danej służby takie zastrzeżenie istnieje. No, wystarczyło tak naprawdę też w ustawie zaznaczyć, że te nazwy naszych jednostek w jakiś tam sposób są, są zastrzeżone. Można by to zrobić? Nie wiem, może tylko my widzimy taki problem, a inni nie. Ja jestem dokładnie tego samego zdania, co pan. I to jest temat, który wielokrotnie poruszałam i z koleżankami, i z kolegami, bardziej z branży właśnie wojskowej, bo nie ukrywam, że, że dosyć mocno współpracuję tutaj z Fundacją Rekonwersja SOW, którą tworzą właśnie byli operatorzy wojsk specjalnych. No, i to jest chyba nieuregulowane, i nie wiem, czy, czy. A byłoby dobrze. Byłoby dobrze, myślę, z szacunkiem właśnie dla jednostek. Może warto by było się temu przyjrzeć bliżej. Pani Sylwio, a propos tych influencerów, opiniotwórców, znowu trochę pogrzebię i, i będę dziurę wiercił gdzieś w brzuchu, ale ja mam wrażenie, i to tak dyplomatycznie mówiąc, że bardzo często takie osoby też są skrytymi lobbystami. I tu widzę pewne zagrożenie, bo póki lobbysta jest gdzieś tam, na przykład w Sejmie, oficjalnie zarejestrowany i chodzi i pewną działalność swoją prowadzi, no to jeszcze ok. Aczkolwiek to też może budzić pewne wątpliwości, czy lobbyści w ogóle na korytarzach Sejmu powinni się poruszać, ale to jest też temat na inną rozmowę. Mhm. Pamiętam taki przykład jednej osoby, nie będę nazwiska podawał. Mocno nam było w pewnych nie tylko wypowiedziach, ale i wzajemnych dyskusjach nie po drodze. Ta osoba w jedną stronę i w drugą. No, dużo czasu nie upłynęło, jak ta osoba znalazła się już w pewnym podmiocie na etacie, no i, że tak powiem, zagadka się rozwiązała, nie? Mm -hmm. Więc dopóki ktoś jest takim, jak to pani ładnie nazwała influencerem, czy jest tym opiniotwórcą, bo, bo to nie jest jakaś taka nazwa, którą samemu się nadaje, tylko, tylko ktoś o nas ewentualnie może tak powiedzieć, to jest ok. Jak jesteśmy jawnym lobbystą, też jest ok, ale jeżeli robimy coś tak trochę po cichu, no mogę mieć wątpliwości, bo tu już zaczynamy iść w tro w trochę w stronę świata służb specjalnych i ich gdzieś tam warsztatu. No, pójdę może grubo, ale powiem pewnych takich, no może nie operacji, ale akcji o informacyjnym charakterze, które nie do końca zawsze muszą mieć, że tak powiem, uczciwość na drugie imię. Tak. Mocno, może, ale no, chciałem sprowokować do, do, do pewnej rozmowy, do pewnej wypowiedzi. Bywa tak rzeczywiście, jaki Pan wspomniał, natomiast w pijarze warto też pamiętać o tym, że istnieje coś takiego jak etyka zawodowa. O, i dzięki temu, ja muszę wejść zdanie, jest Pani w dwóch stowarzyszeniach, w tym w jednym tak. w Radzie Programowej, i to się chwali, bo widzę, że ten rynek naprawdę w pewien sposób się reguluje, znajomych piarze mam trochę więcej. I oni w pewien sposób się tym szczycą, że są w stowarzyszeniach, że właśnie przyjmują pewne wspólne zasady, i to jest coś, co wydaje się, że jest no dobrą drogą, dobrym kierunkiem. To jest bardzo dobry kierunek, tylko trzeba chcieć, i żeby zrobić coś dalej, już oprócz tego chcenia, to musi się zebrać grupa ludzi, którzy rzeczywiście zburzują się i stworzą konkretny dokument, a potem. Drugorzędną sprawą jest, że my będziemy się do tego dokumentu stosować. W Piarze naprawdę też dzieje się bardzo dużo rzeczy jest podkupywanie pracowników przez korporacje od agencji która wcześniej jakby obsługiwała danego klienta. To jest podprowadzanie sobie pracowników agencja od agencji. Są różne, różne kwestie, które wymagają wyjaśnienia, uregulowania, ale w mojej branży się dzieje. Jest dużo takich osób, które bardzo intensywnie pracują nad tą problematyką i rzeczywiście staramy się, żeby, żeby było jak najbardziej, Etycznie, klarownie, przejrzyście i uczciwie. Jak jest w branży zbrojeniowej? Myślę, że każdy z nas może sobie wyrobić też własne zdanie na temat tych tak zwanych opiniotwórców. Ja mam nieodparte wrażenie, że takimi influencerami są również politycy, oprócz lobbystów. Myślę, że tutaj możemy się bardziej przyjrzeć tego, temu, temu tematowi, ale tak już bardziej osobiście, ponieważ też nie chciałabym wyciągać tego, tego wątku. Ale na pewno y Politycy też. Jakieś podsumowanie Pani Sylwio? Jakieś nadzieje co do całej pani branży, do współpracy tak naprawdę z tym państwowym sektorem? Tak, jestem bardzo zadowolona, że dzieje się coraz więcej, a że jest coraz więcej profesjonalizmu i takiego świeżego spojrzenia na kwestie związane z komunikacją, że firmy posiłkują się wsparciem agencji albo doradców, ale też mają świetnie rozbudowane własne zespoły PR-owskie i to widać i tego dowodem są choćby te kampanie, które, które omawialiśmy. Takich kampanii jest mnóstwo i naprawdę jeżeli chcąc zgłębić się, to musielibyśmy poświęcić sporo czasu. Ja zachęcam do przejrzenia chociażby tych materiałów, które będzie gdzie można kliknąć w linka. Natomiast to jest właśnie takie optymistyczne, że, że idziemy nowocześnie, branża staje się przejrzysta coraz bardziej, coraz więcej mówimy i o produktach, i o działaniach, że coraz więcej jest takich działań związanych z CSR-em, ze społeczną odpowiedzialnością biznesu, która pokazuje właśnie to zaangażowanie w choćby firm produkujących w jakąś problematykę społeczną. I tutaj możemy wspomnieć zakłady produkujące Amunicje czy środki wspierają lokalny przemysł w danym mieście, w danym regionie. To jest taki krótki przykład, ale tego jest coraz więcej. To się dzieje. Mnóstwo fundacji, które robią kawał dobrej roboty, pomagają i weteranom, i inwalidom, wojskowym, i policyjnym, pomagają rodzinom. Mogę tu wspomnieć: fundacja w dół poległych policjantach, kawał świetnej roboty są widoczni, to wszystko jest przejrzyste, ludzie są. Bardzo otwarci, jest fajny networking i cieszy mnie też bardzo to, że ta branża się nie zamyka, otwiera się i cały czas ta dynamika pokazuje, że jest nadzieja na to, że będzie działo się jeszcze lepiej i że zyskamy na tym wszyscy, tak? bo my jako społeczeństwo możemy tylko zyskać. Choćby dowodem tego jest kampania społeczna 4U. Bardzo się cieszę, że tradycyjnie udało nam się zakończyć. Kolejny odcinek pozytywnym akcentem. Także bardzo nisko się kłaniam i dziękuję. Moim i Państwa gościem była dzisiaj Sylwia Kuligowska z agencji Skoł PR. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu za uwagę i pozdrawiam. Bywajcie zdrowi, bywajcie bezpieczni. Kieruj się w stronę podcastu na Celowniku. Wszystkie odcinki podcastu na Celowniku dostępne są w platformach podcastowych Spotify. AP Podcast, Google Podcast, Anhor, a także w serwisie YouTube. Zapraszam również do wspierania podcastu na celowniku w portalu Patronite pod adresem patronite.pl ukośnik na celowniku.